albo być, pytania dwa. W świecie, gdzie wszystko cenę ma, spytają dzieci, kiedyś nas, kto ukradł im najlepszy czas. Kto sprzedał pamięć dawnych lat, na poniewierkę wygnał w świat. I kto zatraci prawdę tą? Tu jest ojczyzna, tu nasz dom. Obudź się, Kostoma, niech opadnie kłamstwa mgła. Powstań z kolan, Polsko, daj nam sprawiedliwość. Bóg, ojczyzna, honor, wiara, w sercach naszych nasz sztandara. Powstańcie, dzwon Zygmunta wzywa. I wracamy do słów prezydenta Francji Emmanuela Macron. Pan profesor Mirosław Piotrowski, poseł do Parlamentu Europejskiego, jest naszym gościem. Witam, szczęść Boże, panie profesorze. Szczęść Boże, witam serdecznie ojca i wszystkich radiosłuchaczy. Panie profesorze, pan prezydent Francji zarzucił przywódcom krajów Europy Wschodniej cyniczne podejście do Unii Europejskiej i zdradę Europy, zagroził konsekwencjami, zastrzegł też, że nie widzi konfliktu między Wschodem a Zachodem Europy, co jest chyba wewnętrznie sprzeczne, ale mówi tak, Europa nie jest supermarketem, Europa jest wspólnotą losów, sama siebie osłabi, gdy godzi się na to, by odrzucano jej zasady. Pytanie jest takie, czy Polska musi przeżywać to samo, co Francja, co Belgia, co Wielka Brytania, co Niemcy, w związku z uchodźcami, bo zdaje się głównie o to tutaj chodzi, co nie wynika zresztą z traktatów europejskich. Polska nie chce, nie musi, jak sądzę, pod rządami premier pani Beaty Szydło nie będzie przeżywać tego samego, co Francja. Ojciec zacytował tutaj właściwie tytuł tego wywiadu, który przebił się we wszystkich gazetach, a przypomnę, że 8 redakcji dostąpiło tego zaszczytu rozmowy z panem prezydentem Francji. Z Polski jest to Gazeta Wyborcza, co też ciekawe. Tak, tak. No wybrał je sobie pan prezydent Macron i w trakcie tego wywiadu cytuję na przykład Bronisława Geremka. Ale mniejsza idzie o tytuł, bo ten jest najbardziej nośny, czyli jak powiedział ojciec, Europa nie jest supermarketem. Europa nie jest supermarketem. Jeśli tak, mówi pan prezydent Francji Macron i nawiązuje do supermarketu, z którego można sobie coś wybrać albo nie, no to chcę przypomnieć, że jesteśmy jako posłowie do Parlamentu Europejskiego co miesiąc, tydzień we Francji, w Strasburgu. I jeśli ktoś chce wejść do supermarketu bądź innego dużego sklepu na zakupy, to jest obszukiwany. Ma wywracaną torbę do góry nogami, badany, czy nie niesie ze sobą bomby. Na zewnątrz parlamentu i także na ulicach Strasburga ulice te są patrolowane przez francuskich żołnierzy z bronią gotową do strzału. W związku z tym, jeśli pan prezydent Francji mówi o supermarketach, to zapraszam do Polski, do Lublina, gdzie będzie mógł sobie on, a także obywatele Francji, którzy go wybrali, będą mogli swobodnie zrobić zakupy i nie będą przeszukiwani i co więcej, nie będą narażeni na niebezpieczeństwo. Panie profesorze, mówi pan prezydent, tak, gdy słyszę dziś niektórych przywódców politycznych z Europy Wschodniej, no tutaj zapewne chodzi o naszych przywódców politycznych, to widzę, że zdradzają oni Europę, decydują się na rezygnację z zasad i odwracają się plecami do Europy. To jest cyniczne podejście do Unii Europejskiej. Służy im ona do rozdzielania pieniędzy bez przestrzegania jej wartości. To co to znaczy? Że co? Że Polska nie wpłaca do tego budżetu pieniędzy? Że nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań. O co tutaj chodzi panu prezydentowi i o jakich wartościach mówi? O przestrzeganiu jakich wartości mówi? Bezpieczeństwo, solidarność? Czy ktoś nas pytał, gdy otwierano granice?
Gdyby nie to, że wywiad ten sygnuje prezydent Francji, to niektóre przynajmniej elementy nazwałby bełkotem. Oczywiście nie idzie tutaj o wpłaty do unijnego budżetu, bo Polska wpłaca systematycznie 1% dochodu narodowego brutto, solidarnie, tak jak wszystkie inne kraje. Natomiast szermowanie pojęciem bliżej niesprecyzowanych europejskich wartości ma stanowić alibi dla wypowiadania tego typu, moim zdaniem, nieodpowiedzialnych sądów. Ja czytałem ten wywiad i wrażenie jest takie, że pan prezydent Francji chce zająć się niemal wszystkim, ale chyba najmniej problemami wewnętrznymi Francji, a tego oczekują, jak sądzę, obywatele Francji. Bo łatwo szermować zarzuty bądź też pewne stwierdzenia niedoprecyzowane, tak jak aby brzmiały one jako zarzuty pod adresem poszczególnych krajów. No ale jeśli tutaj pan prezydent Francji odnosi się do Polski, no to ja chcę jednak przypomnieć, że i do Unii Europejskiej, i do niestosowaniu się do wartości, to ja chcę jednak przypomnieć panu prezydentowi, że dług publiczny w jego kraju wynosi prawie 100% PKB, a według kryteriów z Maastricht powinien być niższy niż 60% PKB. Więc radziłbym się zająć właśnie tą kwestią. Jeśli pan prezydent Francji mówi o wartościach i innych sprawach dotyczących obywateli, to chcę przypomnieć, że w jego kraju jest bardzo duże bezrobocie, blisko 10%. Przypomnę, że w Polsce to jest chyba z kwietnia dane 7,7%. Ogromna liczba z tego to młodzi bezrobotni we Francji, ponad 22% młodych bezrobotnych we Francji. Ponadto chcę przypomnieć, że zobowiązał się do reform socjalnych, a przypomnę, że w Francji Francuzi korzystają z takich przywilejów jak 35-godzinny tydzień pracy, a uprawnienia emerytalne otrzymują w wieku 62 lat. Wówczas, gdy w Polsce Platforma Obywatelska, naciskana przez czynniki unijne, wprowadzała wiek o 5 lat wyższy, czyli 67. I teraz cofnięcie się do 65 roku, myślę tu o emeryturach, jest szeroko komentowane także w Unii Europejskiej. No a proszę, we Francji ten wiek jest o wiele, wiele niższy. No i jest jeszcze kwestia deficytu w handlu zagranicznym, kilkudziesięciu miliardów euro, które ma Francja. No i oczywiście problem migrantów i problem niebezpieczeństwa. Przypomnę, że przecież niedawno w Calais imigranci zablokowali autostradę, w wyniku czego zginął polski kierowca. Niech pan Emmanuel Macron zrobi porządek z tak zwaną dżunglą, niech zapewni bezpieczeństwo swoim obywatelom, a dopiero później poucza inne kraje, inne rządy. No z pewnością nie chcielibyśmy podzielać tego supermarketu, gdzie A4 czy A2 czy A1 w Polsce byłaby w ten sposób blokowana jakimiś konarami drzew i dochodziło do wypadków z tego powodu. Pan prezydent mówi także, że jego wybór to początek francuskiego i ma nadzieję europejskiego odrodzenia, które pozwoli na ponowne przemyślenie wielkich układów równowagi na poziomie krajowym, europejskim i globalnym, a także na powrót do prawdziwych ambicji. Co może być ambicją Paryża i ambicją Berlina? No bo grają razem, choć Berlin wygląda i z pewnością jest takim mocniejszym i no, starszym bratem w tym momencie przynajmniej Paryża. To najpierw, zanim odpowiemy sobie na pytanie, co ma być tą ambicją, to lepiej zwrócić uwagę, myślę, w jaki sposób ma być realizowana ta ambicja. Otóż w tym wywiadzie pan prezydent Francji mówi, że chce, abyśmy powrócili do ducha współpracy, jaki kiedyś istniał między Mitterrandem a Kohlem. I tutaj moim zdaniem najważniejsze zdanie, zacytuję z tego wywiadu, mówi prezydent Francji: nie jedziemy na Radę Europejską bez ustalenia wspólnego stanowiska. Nie znaczy to, że we wszystkim się zgadzamy. Tyle, że nie chcemy tracić czasu na proszenie innych, aby rozstrzygali nasze spory. Koniec cytatu. Więc mamy tutaj już jasność, że dzisiaj ma się rozpocząć Rada Europejska, na którą jedzie pani premier Beata Szydło. Jadą inni szefowie rządów i głowy państw, ale w świetle tego, co mówi pan prezydent Macron, moim zdaniem no, ten wywiad świadczy o pewnej naiwnej szczerości, częściowo kontrolowanej.
to świadczy, że wcześniej uzgadnia stanowisko z panią kanclerz Merkel i nie dopuszcza innych, aby zburzyli ich koncepcję przebiegu tej rady i podejmowania decyzji. A jak wiemy, w tej chwili najpilniejszą sprawą są migranci i kwestia Brexitu także. W związku z tym zarówno co do spraw migracyjnych istnieje konsensus, potwierdzony także słowami wypowiadanymi tutaj w tym wywiadzie, o solidarności, odwracaniu się plecami, i wypowiedzi innych polityków świadczą o tym, że ten duet wpłynął. Jak zapowiedział sam Macron, nie jedzie na Radę Europejską, zanim nie ustalą wspólnego stanowiska i nie chcą, aby inni się wtrącali do tego. Wobec tego sprawa jest jedna, przymusić te państwa, które nie chcą przyjmować migrantów, aby to zrobiły. W jaki sposób? No to się pewnie dowiemy po Radzie. Idzie tutaj o trzy kraje, czyli Polskę, Czechy i Węgry. Natomiast trzeba zwrócić jeszcze na jedną kwestię uwagę w tym kontekście. Skoro pan Macron wymienia Helmuta Kohla, zmarłego niedawno i za parę dni będzie miał miejsce jego pogrzeb, i mówi o współpracy jego z Mitterrandem, to chciałbym uprzejmie przypomnieć, że pan Helmut Kohl należał do krytyków polityki pani Angeli Merkel, która wpuściła migrantów. Uważał, że był to błąd i co więcej, jeśli pan Macron zarzuca nam tutaj niestosowanie się do zapisów traktatowych, to pan Helmut Kohl zarzucił pani kanclerz Angeli Merkel, że złamała traktaty, nie konsultując się z innymi krajami poza Austrią w sprawie tak ważnej, jaką było i jest nadal wpuszczanie imigrantów do Europy. A ten ojciec Zjednoczenia, jak mówię, będzie miał pogrzeb oficjalny, pożegnanie, nazwijmy to, w Strasburgu, a później w Niemczech. Panie profesorze, opozycja w Polsce, ale także właśnie piewcy tej europejskiej solidarności i podzielenia się tą solidarnością w wydaniu imigrantów z Polską, z Węgrami, z Czechami, mówią o tym, ale Polacy, wy też byliście kiedyś uchodźcami, wy też uchodziliście z Polski, was też przyjmowano, dawaliśmy wam możliwości, dawaliśmy wam pracę, dawaliśmy wam schronienie. Teraz przypomnijcie sobie o tym, ponieważ jest znak równości pomiędzy wami. To jest pierwsze. No i opozycja w Polsce mówi tutaj, przynajmniej część z niej mówi podobnie, że należałoby sobie również tę kartę Polski przypomnieć. Proszę powiedzieć, panie profesorze, jako historyk, czy rzeczywiście można stawiać znak równości pomiędzy Polakami, którzy na skutek II wojny światowej, na skutek tego, że Zachód wepchnął nas w łapy komunistów, wyjeżdżali tam, pracowali, ciężko zarabiali, generałowie musieli w Wielkiej Brytanii sprzątać ulice, bo taka była dla nich praca, ale to robili, gdzie rzeczywiście nie było tutaj, nie byli terrorystami, nie kładli zasieków na drogi. Czy można stawiać znak równości, bo to się tak bardzo łatwo przechodzi do tego, wy też byliście uchodźcami. To wszystko to jest propagandowa ekwilibrystyka słowna. Ja sądzę, że nie należy nawet dokonywać jej egzegezy, bo idzie o wymuszenie na krajach członkowskich przyjęcia imigrantów, którzy napłynęli, napływają w sposób niekontrolowany. I sięga się po argumenty, które przedstawił ojciec, ale także odwołuje się do czasów biblijnych, mówiąc, że Pan Jezus był pierwszym uchodźcą, który uchodził do Egiptu, i wykorzystuje się całą gamę pseudoargumentacji, aż do nacisków finansowych, czyli grożeniem, że za nieprzyjęcie jednego uchodźcy imigranta będziemy płacić 1 000 000 złotych rocznie, czyli 250 000 euro. Ale to, jak powiadam, powtarzam raz jeszcze, to jest propagandowa ekwilibrystyka słowna. Idzie całkiem o coś innego. Nie trzeba przekonywać nikogo, że Polacy są narodem otwartym, że nie odmawiają ludziom w potrzebie i nigdy tego nie czynili, i nie trzeba czynić historycznych paraleli. Tu gra idzie całkiem o coś innego. Powiedziałem niedawno w wywiadzie do naszego dziennika, że mamy do czynienia ze swoistą grą wstępną, migrantami,
bo mowa jest o 160 tysiącach, które Unia chce, powinna, musi rozlokować na terytorium krajów członkowskich i co do których zgodzili się szefowie rządów i głowy państw, w tym szefowa, czyli pani premier Ewa Kopacz, ówczesna szefowa polskiego rządu z Platformy Obywatelskiej. Ale jest to dopiero wstęp do poważniejszej gry, bo jeśli kraje takie jak Polska na przykład zgodzą się na ten rozdzielnik, to mamy przyjąć 7 tysięcy, ktoś powie, ludzi, powie to niedużo, ale za chwilę, jeśli się zgodzimy na ten rozdzielnik, to na tej zasadzie będziemy musieli rozlokowywać kolejne setki tysięcy ludzi, bo do Niemiec przyjechało około 2 milionów imigrantów, uchodźców, a u granic Unii czeka 5-6 milionów. I o to idzie tak naprawdę gra. Proszę zwrócić uwagę, że dotychczas żadnego uchodźcy nie przyjęła Austria, ale tylko zdeklarowała, że przyjmie kilkudziesięciu czy nawet 11 w pierwszym rzucie i Unia Europejska daje temu krajowi spokój. Idzie o to, aby sobie podporządkować i aby te kraje pozostałe były uległe tym dwóm, o którym tutaj mówiliśmy na początku. I raz jeszcze wrócę do słów pana Macrona, który mówi, że na Radę Europejską nie jeździmy bez ustalenia wspólnego stanowiska i że nie chcemy tracić czasu na proszenie innych, aby rozstrzygali nasze spory. Więc jest to ewidentny nacisk, wcześniejsze ułożenie się krajów głównych, jak sądzę, też wykonują telefony do znajomych szefów rządów, głów państw, być może za pośrednictwem pana Tuska jako szefa Rady Europejskiej i w taki oto sposób funkcjonuje Unia Europejska. A te kraje, które mówią zdecydowanie nie, no są kością w gardle, ością w gardle tych dwóch mocarstw. A to przyklejanie się teraz akurat do kościoła Europy, która likwiduje szopkę bożonarodzeniową, to takie najbardziej, powiedzmy, zewnętrzne przejawy, ale też prawo, które no, mówi choćby o związku kobiety mężczyzny, o podstawach chrześcijańskich, wypiera się tych korzeni chrześcijańskich. Europa, opozycja w Polsce, która także mówiła, że nie będzie klękać przed księżmi, teraz właśnie mówi: księża, jesteście wspaniali, jesteście fantastyczni, tylko przyjmijcie uchodźców. Czy Polacy mają, po pierwsze ustaliliśmy, że Polacy chcą pomagać i są narodem bardzo hojnym w pomaganiu, przekonujemy się o tym nieustannie, ale czy Polacy mają prawo wybrać metodę pomocy bezpieczną dla siebie? Oczywiście Polacy i polski rząd ma prawo wybrać instrumenty, środki, metody pomocy, jakie będzie stosował wobec uchodźców, czy to na terytorium własnego kraju, czy bardziej na terytorium innych krajów, bo jak czytam wypowiedź na przykład księdza profesora Cisło, który mówi, że w Syrii są szpitale, które czekają na chorych, ale nie ma pieniędzy na to, żeby je wyposażyć, no to tutaj powinny koncentrować się wysiłki nie tylko rządu polskiego, bo wiem, że pomaga właśnie w taki sposób, ale decydentów Unii Europejskiej. A jeśli idzie o wątek kościelny, hierarchii kościelnej, duchowieństwa czy katolików świeckich, do których odwołują się teraz euroentuzjaści, no to ja to odczytuję po prostu jako szyderstwo i mimo wszystko formę pewnej kpiny, bo tak jak ojciec słusznie przypomniał, do tej pory deprecjonowano chrześcijaństwo, a dodam także, że wzdragano się przed jakimkolwiek zapisem dotyczącym korzeni chrześcijańskich Europy i takiego zapisu nie ma w żadnym z najważniejszych dokumentów Unii Europejskiej. Traktat Lizboński czy Karta Praw Podstawowych jest wypłukana w ogóle z tego typu prawd obiektywnych, bo bez względu na to, czy ktoś jest chrześcijaninem, czy nie, to musi przyznać, że Europa była fundowana na gruncie chrześcijańskim. I jeżeli pan prezydent Macron mówi o wartościach, to
proszę mi wskazać, o jakie wartości mu chodzi. Bo dla nas chrześcijan, katolików, najważniejsze są wartości wartości chrześcijańskie. Wobec tego, jeśli on tego nie doprecyzowuje, to powtórzę raz jeszcze, w moim odczuciu ta wypowiedź w tej części jest bełkotem. Tak, jeśli mamy być wspólnotą wartości, to warto najpierw zdefiniować, których, żebyśmy nie kupowali kota w worku, tak? Który ktoś gdzieś tam zawiąże i powie nam, że to są właśnie nasze wspólne wartości, bo z pewnymi wartościami nie chcemy mieć nic wspólnego. Z tak zwanymi antywartościami. Tak. A ja mówiłem już w Radiu Maryja, że zarówno w dokumentach unijnych, jak i w wypowiedziach euroentuzjastów, a do takich należy bez wątpienia prezydent Francji, możemy zaobserwować niejasność, niejednoznaczność stwierdzeń i co więcej, tę niejednoznaczność podnosi się do rangi zasady. Stąd też, jeśli wypowiada się dany polityk i mówi o wartościach, to niemal każdy może sobie podstawić dowolne dane pod to stwierdzenie. A to umożliwia wyjście do dalszego żeglowania po propozycjach reformowania Unii Europejskiej. Później Berlin z Paryżem nam powiedzą, co przez to należy rozumieć. Jak zostało to sformułowane w wywiadzie pana prezydenta Francji. Bardzo dziękuję, pan profesor Mirosław Piotrowski, nasz gość. Dziękuję za rozmowę, panie profesorze. Bardzo dziękuję ojcu, pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Obudź się, Polsko ma, niech opadnie kłamstwa mgła. Powstać z kolan, Polsko, daj nam sprawiedliwość. Bóg ojczyzna, honor, wiara, w sercach naszych nasz nam dara. Powstańcie z mocy, gdy nas wzywa. Obudź się, Polsko ma, niech opadnie kłamstwa mgła. Powstań z kolan, Polsko, daj nam sprawiedliwość. Bóg ojczyzna, honor, wiara, w sercach naszych nasz sztandar. Powstańcie z pozy, Bunda wzywa. I jeszcze jeden temat i jeszcze jeden gość, pan dr Krzysztof Kawęcki, wiceprezes Prawicy Rzeczpospolitej. Witam serdecznie, szczęść Boże. Szczęść Boże. Panie prezesie, panie doktorze, słowa, za które już przeprosił i z których rakiem wycofuje się Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar, ale które padły w TVP Info w programie Minęła 20, dwa dni temu powiedział Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar, tak, musimy pamiętać, że wiele narodów współuczestniczyło w realizowaniu Holokaustu, w tym także naród polski. Później pisze w oświadczeniu, że no nie chodziło o naród, że chodziło o jednostki, że Polska jest bohaterska, że to, że tamto, że siamto, że on też walczy z takimi kłamliwymi informacjami, że to ferwor studia telewizyjnego. Ale czy Rzecznikowi Praw Obywatelskich może się nawet wymsknąć to, że naród polski współuczestniczył w realizowaniu Holokaustu? Proszę Państwa, ja nie mam wątpliwości, że była to wypowiedź, która była to wypowiedź świadoma po prostu Rzecznika Praw Obywatelskich. Niestety, ale warto też przypomnieć, że ta wypowiedź odnosiła się do artykułu, jaki ukazał się na łamach niemieckiej gazety Frankfurter Rundschau, w której skrytykowano wypowiedź premier polskiego rządu, pani Beaty Szydło, podczas obchodów upamiętniających ofiary niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz, gdzie pani premier słusznie powiedziała, że Auschwitz to lekcja tego, że należy uczynić wszystko, aby uchronić swoich obywateli. I dziennikarz niemieckiej gazety uznał, że w ten sposób premier polskiego rządu zrównała uchodźców z Niemcami, przed którymi Polska broniła się i stąd te słowa padły właśnie, jak mówię, akurat w Auschwitz. I pamiętamy, że tę narrację podchwycili w swoich wypowiedziach, haniebnych wypowiedziach, liderzy Platformy Obywatelskiej. Na panią premier rzucili się wszyscy, a sygnał do ataku dał Donald Tusk z Brukseli, później opozycja w Polsce, Platforma Obywatelska, posłowie także Nowoczesnej, inni związani z tym obozem rzucili się na polską premier. Dokładnie tak, proszę ojca, a jeśli chodzi o drugą część tego wypowiedzi tego dziennikarza Frankfurter Rundschau, niemieckiej gazety, z kolei właśnie jak gdyby kontynuował właśnie Rzecznik Praw Obywatelskich pan Adam Bodnar. Przypomnijmy, że Frankfurter
Runczał w tym swoim artykule twierdził, że Polska chce przedstawić Holokaust jako czysto niemiecką zbrodnię, w której Polska nie miała udziału. I właśnie Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar w tym samym stylu mówił w telewizji, o czym wspomniał ojciec. Mówił, że oprócz Niemców odpowiadających za Holokaust, wiele narodów współuczestniczyło w jego realizacji, w tym także naród polski. No jest oczywiście wypowiedź haniebna. Rzecznik Praw Obywatelskich też trzeba powiedzieć, w tej wypowiedzi pomylił osobę Jana Karskiego z rotmistrzem Witoldem Pileckim. Powiedział, że Jan Karski jako wolontariusz, jak się wyraził, udał się do Auschwitz, żeby potem ujawnić całemu światu, co się tam dzieje. To oczywiście przykład bohaterskiego czynu właśnie rotmistrza Witolda Pileckiego, o czym nie wiedział, albo nie chciał wiedzieć, albo po prostu robi to jakieś takie świadome przekręty właśnie Rzecznik Praw Obywatelskich. Podobnie Adam Bodnar także w tej telewizyjnej wypowiedzi użył co najmniej dwuznacznego sformułowania, mówiąc, że wśród polskiego narodu znajdowały się osoby, które popełniły zbrodnie tak samo, jak były takie osoby w narodzie słowackim, węgierskim i francuskim. Otóż porównanie sytuacji i działań Polaków pod okupacją niemiecką do polityki państw, które w okresie II wojny były sojusznikami Niemiec, jak Słowacja, czy też w mniejszym lub większym stopniu współpracowały z Niemcami, jak Węgry czy Francja Vichy, no jest co najmniej niefortunne. No, na przykład Słowacja pod naciskiem Niemiec w czasie wojny deportowała do niemieckich obozów koncentracyjnych prawie 70 tysięcy Żydów, większość do Auschwitz-Birkenau. A zatem tutaj takie porównanie jest również, no co najmniej, jak mówię, niefortunne. Później, jak ojciec wspomniał, rzeczywiście rzecznik opublikował oświadczenie zawierające przeprosiny w związku z tą wypowiedzią, ale przede wszystkim od nich te przeprosiny, że tak powiem, miały charakter bardziej formalny, odniósł się bardziej do formy wypowiedzi, a nie do merytorycznej zawartości tej wypowiedzi. Otóż przeprosił wszystkie osoby, które mogły poczuć się dotknięte formą wypowiedzi. No, to nie jest jak gdyby odpowiedź na... No to nie są takie naprawdę przeprosiny, które w jakimś nawet niewielkim stopniu mogłyby zmienić ten fatalny wizerunek i tą naprawdę haniebną wypowiedź Rzecznika Praw Obywatelskich. Ja chciałem jeszcze może powiedzieć, że no niestety działalność w ogóle Rzecznika Praw Obywatelskich jest tutaj bardzo, bardzo jednostronna od wielu lat, odkąd został wybrany większością sejmową głosami Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Jego zaangażowanie na rzecz politycznego ruchu homoseksualnego jest bardzo jednoznaczne. Nie wypełnia po prostu dobrze swojego mandatu. Mogę tylko jeszcze powiedzieć, że radni na przykład Sejmiku Mazowieckiego Prawicy Rzeczypospolitej Marian Piłka i Piotr Strzembosz przed trzema miesiącami zwrócili się do Adama Bodnara, Rzecznika Praw Obywatelskich, o podjęcie interwencji wobec łamania praw obywatelskich i ograniczeniu możliwości prowadzenia publicznej debaty przez cofnięcie wydanej wcześniej zgody na publiczny wykład pani Rebeki Kisling, pamiętamy, amerykańskiej prawniczki, działaczki pro-life na terenie Uniwersytetu Warszawskiego oraz innych polskich uczelniach, które to uczelnie, władze uczelni uniemożliwiły prowadzenie takiej publicznej działalności. Odpowiedzi, mimo że minęło 3 miesiące, na to pismo nie ma. I ja bym chciał powiedzieć tak, że myślę, że możemy oczekiwać od posłów polskiego Sejmu, żeby po prostu podjęły konkretne działania w tym zakresie. To znaczy, ustawa o Rzeczniku Praw Obywatelskich precyzuje, że rzecznik może być odwołany przez Sejm przed upływem okresu, na jaki został powołany, między innymi jeśli rzecznik sprzeniewierzył się złożonemu ślubowaniu, a taka sytuacja w związku z tą wypowiedzią absolutnie ma miejsce. Otóż Sejm podejmuje uchwałę w sprawie odwołania rzecznika na wniosek marszałka Sejmu lub grupy co najmniej 35 posłów, większością co najmniej 3/5 głosów. No i myślę, że mam nadzieję taką, że znajdą się posłowie, którzy podejmą realną walkę, a nie tylko
często, tak słyszymy niestety, jakąś taką frazeologię, czy też retorykę. Natomiast tutaj no, jest po prostu jak gdyby takie wyzwanie przed posłami, dlatego że Rzecznik Praw Obywatelskich niewątpliwie sprzeniewierzył się właśnie temu ślubowaniu. Przecież ślubował na przykład strzec godności powierzonego mu stanowiska, czemu zaprzecza w swoich wypowiedziach i działalności. Rzecznik Praw Obywatelskich nazywa tę sprawę nieporozumieniem, z tego powodu ubolewa, z powodu nieporozumienia, ale to nie znaczy, że mamy o tym zapomnieć. Czy prawica Rzeczypospolitej wzywa w związku z tym Sejm do tego, żeby rozpoczął procedurę odwołania Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara przed upływem kadencji? Tak jest. Takie wezwanie zostanie skierowane, natomiast no, ta moja wypowiedź jest też takim jakby publicznym wystąpieniem w imieniu Prawicy Rzeczypospolitej, wezwaniem do posłów o podjęcie właśnie trybu przewidzianego zgodnie z ustawą o Rzeczniku Praw Obywatelskich o odwołanie Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara w pełnej funkcji. Przypomnijmy, powiedział na antenie TVP Info, później wycofywał się z tych słów. Musimy pamiętać, że wiele narodów współuczestniczyło w realizowaniu Holokaustu, w tym także naród polski, powiedział Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich. I na pewno, proszę ojca, właśnie ta wypowiedź, niezależnie od sprostowania, od przeprosin, po prostu pójdzie, jak to się mówi, w świat, będzie cytowana przez różne agencje, a pewnie również przez gazety w Niemczech, w Stanach Zjednoczonych. I można tak sobie niestety wyobrazić, że tak może się stać. To tak jak te gazety, zresztą no zwykle to, co przepraszane, to małym druczkiem gdzieś tam jest zamieszczane, ale też pamiętajmy, jak piszą choćby w niemieckich gazetach o polskich obozach koncentracyjnych, później nawet jak się z tego wycofają, no to ciągle to funkcjonuje, ciągle to istnieje i nikt w Polsce nie ma prawa wpisywać się w tę narrację, a Rzecznik Praw Obywatelskich, właśnie obywateli polskich, powinien stać na straży tej pamięci historycznej. Dlatego właśnie powinien zostać odwołany z pełnionej funkcji. Pan dr Krzysztof Kawęcki, wiceprezes Prawicy Rzeczypospolitej, który w imieniu Prawicy wzywa do wszczęcia procedury odwołania Rzecznika Praw Obywatelskich. Nasz gość. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem. Obudź się, Polsko. Ta rozmowa kończy wydanie aktualności dnia. Po 13:00, jest 9 minut po 14:00, o 16:00 rozmawiać będziemy o Amber Gold, o komisji, o przesłuchaniach, a naszym gościem będzie pan poseł Jarosław Krajewski. Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia działania Ministerstwa Finansów w zwalczaniu szarej strefy w gospodarce. Izba w raporcie wskazała, że strefa ta jest jednym z najważniejszych hamulców rozwojowych Polski, jest nie tylko problemem dla budżetu państwa, ale stanowi jedno z największych zagrożeń dla legalnie działających przedsiębiorstw. Najwyższa Izba Kontroli wymieniła inicjatywy m.in. resortu finansów, które eliminują patologie. Organy kontroli skarbowej odnotowały wzrost wpływów z tytułu ustalonych nieprawidłowości i zatrzymanych niezależnych zwrotów VAT. Kwoty te wyniosły ponad 1 miliard złotych w 2015 roku oraz ponad 2 miliardy złotych w ubiegłym roku. Prezes NIK-u Krzysztof Kwiatkowski wymienił regulacje prawne wprowadzone przez resort, a nakierowane bezpośrednio na zwalczanie szarej strefy w gospodarce.
w szczególności w obszarze paliw, alkoholu, wyrobów tytoniowych i gier hazardowych. Służby skarbowe przy mniejszej liczbie przeprowadzonych kontroli ujawniły nieprawidłowości na wyższe kwoty. Wciąż nie udało się jednak uzyskać wyraźnej poprawy relacji wpływów budżetowych i zatrzymanych nienależnych zwrotów podatku VAT w wyniku przeprowadzonych postępowań kontrolnych do kwoty ustaleń ogółem. Szczególna aktywność organów kontroli skarbowej skoncentrowana była na ograniczaniu oszustw VAT-ie, w tym popełnianych z wykorzystaniem faktur nieodzwierciedlających rzeczywistych transakcji w obszarze paliw i elektroniki. Z raportu dowiadujemy się też o sukcesach służby celnej w ograniczaniu szarej strefy w sektorze wyrobów tytoniowych oraz nielegalnego urządzania gier na automatach. Kontrola NIK obejmowała okres od 1 stycznia 2015 roku do 30 czerwca ubiegłego roku. Izba zaleciła Ministerstwu Finansów m.in. wyspecjalizowanie grup zajmujących się wyłącznie zwalczaniem najgroźniejszych dla gromadzenia dochodów państwa nadużyć. Sejm jednogłośnie i bez poprawek uchwalił rządową ustawę, która ma realizować program Za życiem. Dokument zakłada m.in. wsparcie dla opiekunów osób niepełnosprawnych w powrocie na rynek pracy, pomoc w obowiązkach domowych. Asystenci rodziny otrzymają wsparcie w przygotowaniu do funkcji koordynatora poradnictwa dla rodzin wychowujących lub spodziewających się dzieci z niepełnosprawnościami. Powstać mają także ośrodki koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńcze. Rozwijana ma być też sieć mieszkań chronionych, w tym wspieranych m.in. treningowych. Program będzie rozbudowany, podkreślał w Sejmie wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Krzysztof Michałkiewicz. Uważamy, że na początku, gdy wchodzi to nowe rozwiązanie, gdy wchodzą mieszkania chronione i treningowe i wspierane dla osób niepełnosprawnych, warto zawęzić podmioty, które to prowadzą. Natomiast w momencie, gdy się okaże, że faktycznie możemy rozszerzyć krąg podmiotów prowadzących, chętnie to zrobimy. Przypomnę, że w tym momencie wiele organizacji prowadzi różnego rodzaju formy mieszkalnictwa chronionego, mieszkalnictwa wspieranego. One są poprzez konkursy wspierane z funduszu, z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wspierane z funduszy europejskich. Są to rzeczy pilotażowe, które są w tej chwili testowane i wydaje mi się, że doświadczenia z tego w przyszłości będą do wykorzystania. Rozpoczynają się też konferencje regionalne w ramach konsultacji społecznych programu Za życiem. 16 regionalnych konsultacji i 32 środowiskowych. Początek jutro w Szczecinie, a w następnym tygodniu w Białymstoku. Większość zapisów projektowanej ustawy, która trafi teraz do Senatu, ma wejść w życie w lipcu bieżącego roku. W najbliższą sobotę aktywiści ekologiczni będą protestować przed siedzibą Ministerstwa Środowiska przeciwko wycince drzew w Puszczy Białowieskiej. Jak informuje nasz dziennik, planowana jest również próba wejścia na dach budynku, co ma służyć nagłośnieniu manifestacji. Część ekologów, a także przedstawicieli opozycji sprzeciwia się sanitarnej wycince zleconej przez resort. Zdaniem ministerstwa i ekspertów pozostawienie puszczy samej sobie może zakończyć się jej wymarciem. Według rzecznika prasowego resortu środowiska Pawła Muchy można odnieść wrażenie, że aktywistom zależy na wywoływaniu awantury, a nie poprawie sytuacji w Puszczy Białowieskiej. Mam takie wrażenie, dlatego że oceniam to po bezpośrednich działaniach aktywistów, którzy przypinają się gdzieś do drzew, przypinają się gdzieś do maszyn, zakłócają uroczystości czy oficjalne spotkania przedstawicieli Ministerstwa Środowiska. Na przykład jak to miało miejsce wczoraj w Puszczy Białowieskiej z przedstawicielami Korpusu Dyplomatycznego. Nie zdziwiłbym się, gdyby do tego także dochodziło, czy miało to miejsce w najbliższą sobotę. Docierają do nas różne informacje, natomiast to są cały czas informacje nieoficjalne, więc nie chciałbym się do tego odnosić. Natomiast ja mogę powiedzieć, że sytuacja Puszczy Białowieskiej jest wykorzystywana, mam wrażenie, do tego, żeby atakować zarówno Ministerstwo Środowiska, jak i samorząd Prawa i Sprawiedliwości i Polskę jako kraj. W sprawie Puszczy Białowieskiej trwa także spór pomiędzy polskim rządem a Komisją Europejską. Unijny organ zarzuca Polsce m.in. działania, które niekorzystnie wpłyną na siedliska i gatunki ważne z punktu widzenia programu Natura 2000. Ministerstwo Środowiska zapewnia z kolei, że prowadzone w Puszczy Białowieskiej czynności wynikają z prawa europejskiego i krajowego, w tym m.in. z przepisów dyrektywy siedliskowej i ptasiej. Jest niedopuszczalne, aby wysoki urzędnik państwowy
ustawy nadinterpretował przeszłość narodu i państwa polskiego, powiedział historyk dr Dariusz Kucharski. Odniósł się on w ten sposób do wypowiedzi rzecznika praw obywatelskich Adama Bodnara, który na antenie TVP Info użył sformułowania, że naród polski współuczestniczył w realizacji Holokaustu. Jego zdaniem dowodem tego są wyroki śmierci, które Armia Krajowa wykonywała na konfidentach, którzy zdradzali miejsca ukrycia Żydów. Później przeprosił za swoje słowa. Doktor Dariusz Kucharski, historyk, podkreślił, że argument użyty przez Adama Bodnara na poparcie swoich tez jest nieadekwatny. To jest próba gry na pewnych antagonizmach, na przede wszystkim na niewiedzy historycznej. I to jest najbardziej w tym wszystkim zatrważające i smutne, że taka gra ma miejsce. Z całą stanowczością uważam, że takie wypowiedzi są co najmniej na miejscu. Zawsze się zastanawiam, czym się takie osoby kierują. W tak karkołomny sposób, próbując układać wizję historii II wojny światowej, czyli w sumie czasów nieodległych, licząc na to nadal twierdzę, że ogólna wiedza jest społeczna, bardzo mała społeczeństwa polskiego i da się zamieszać po prostu ideowo, myślowo nam w głowach Polaków. Mam nadzieję, że wreszcie skutecznie skończy się takie negatywne działanie, dezolowanie nas jako Polaków. Maciej Świrski, prezes Reduty Dobrego Imienia Polskiej Ligi Przeciw Zniesławieniom, w liście otwartym wezwał Rzecznika Praw Obywatelskich do podania się do dymisji. Jego zdaniem przeprosiny to za mało, gdyż jak napisał, swoimi słowami Rzecznik Praw Obywatelskich usankcjonował antypolską propagandę, którą od lata atakuje się Polaków. Jak oszczędzają Polacy? To temat dzisiejszych rozmów niedokończonych. Naszym gościem będzie pani profesor Grażyna Ancyparowicz, członek Rady Polityki Pieniężnej. Początek spotkania na antenie Radia Maryja i Telewizji Trwam o godzinie 18.15. Kontynuacja tematu w Radiu Maryja o 21.30. 18 minut po 14.00. Czas na modlitwę popołudniową z liturgii godzin. Zapraszam. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Już światło słońca na niebie ku zachodowi się chyli, lecz jeszcze dzień nieskończony i wiele trudu nas czeka. Wysłuchaj, Boży Baranku, wołania ludu zmęczonych i przemień żmudny wysiłek na czyste złoto miłości. Choć zewsząd gwar nas otacza i świat przywabia złudami, szukamy Twej obecności i mocy z krzyża płynącej. Niech Tobie z Ojcem i Duchem na zawsze będzie podzięka za obietnicę Królestwa, gdzie nas pokojem obdarzysz. Amen. Podtrzymuj mnie, Panie, według swej obietnicy. Podtrzymuj mnie, Panie, przed moją nadgorliwością. A żyć będę. Nienawidzę ludzi chwiejnego serca, a prawo Twoje, Panie, miłuję. Ty jesteś moim obrońcą i tarczą moją. Wyczekuję Twojego słowa. Odstąpcie ode mnie, złoczyńcy, strzec będę przykazań mego Boga. Podtrzymuj mnie według swej obietnicy, a żyć będę. Nie zawiedź mojej nadziei. Wesprzyj mnie, aby mnie uratować, abym cieszył się zawsze z Twoich ustaw. Odrzucasz wszystkich, którzy odchodzą od Twych przykazań, bo zamiary ich są kłamliwe. Odtrącasz jak żużel wszystkich grzeszników ziemi, dlatego miłuję Twoje napomnienia. Drży moje ciało z bojaźni przed Tobą i lękam się Twoich wyroków. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Podtrzymuj mnie, Panie, według swej obietnicy, a żyć będę. Wspomóż nas, Boże nasz Zbawco, i odpuść nam grzechy. Boże, poganie wtargnęli do Twego dziedzictwa, zbezcześcili Twój święty przybytek, Jeruzalem obrócili w ruiny. Ciała sług Twoich wydali na pastwę ptaków z nieba, zwierzętom ziemskim ciała Twoich wiernych.
Ich krew rozlali jak wodę wokół Jeruzalem i nie miał ich kto pogrzebać. Przedmiotem wzgardy staliśmy się dla sąsiadów, igraszką i pośmiewiskiem dla otoczenia. Jak długo, Panie, czy wiecznie będziesz się gniewał, a Twoja zapalczywość płonąć będzie jak ogień? Nie pamiętaj nam win przodków naszych. Niech szybko nas spotka Twoje zmiłowanie, gdyż bardzo jesteśmy słabi. Wspomóż nas, Boże, nasz Zbawco, dla chwały Twojego imienia. Wyzwól nas i odpuść nam grzechy przez wzgląd na swoje imię. Czemu mają mówić poganie? Gdzież jest ich Bóg? Jest teraz. Niech na oczach naszych poganie się dowiedzą, że jest pomsta za krwi Twoich sług przelanie. Niech jęk pojmanych dojdzie do Ciebie i mocą Twego ramienia ocal na śmierć skazanych. My zaś lud Twój i owce Twojej trzody będziemy wielbić Ciebie na wieki i przez pokolenia głosić Twoją chwałę. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Wspomóż nas, Boże, nasz Zbawco, i odpuść nam grzechy. Boże zastępów, wejrzyj z nieba i nawiedź tę winorośl. Usłysz, pasterzu Izraela, Ty, który jak trzodę prowadzisz ród Józefa, Ty, który zasiadasz nad cherubami. Ukaż się przez Efraimem, Benjaminem i Manasesem. Wzbudź swą potęgę i przyjdź nam z pomocą. Odnów nas, Boże, i rozjaśnij nad nami swoje oblicze, a będziemy zbawieni. Panie Boże zastępów, jak długo gniewać się będziesz, pomimo modłów Twojego ludu? Nakarmiłeś go chlebem płaczu, obficie napoiłeś łzami. Uczyniłeś nas przyczyną zwady sąsiadów, a wrogowie nasi z nas szydzą. Odnów nas, Boże zastępów, i rozjaśnij nad nami swoje oblicze, a będziemy zbawieni. Przyniosłeś winorośl z Egiptu i zasadziłeś ją, wygnawszy pogan. Przygotowałeś dla niej glebę, a ona zapuściła korzenie i napełniła ziemię. W jej cieniu skryły się góry, jej gałęzie okryły potężne cedry. Rozpostarła swe pędy aż do morza, aż do rzeki swoje latorośle. Dlaczego zburzyłeś jej ogrodzenie i każdy przechodzień zrywa jej grona? Niszczy ją dzik leśny i obgryzają polne zwierzęta. Powróć, Boże zastępów, wejrzyj z nieba, spójrz i nawiedź tę winorośl. Chroń to, co zasadziła Twoja prawica, latorośl, którą umocniłeś dla siebie. A ci, którzy ją spalili i wycięli, niech zginą od grozy Twojego oblicza. Wyciągnij rękę nad mężem Twej prawicy, nad synem człowieczym, którego umocniłeś w swej służbie. Już więcej nie odwrócimy się od Ciebie. Daj nam nowe życie, a będziemy Cię chwalili. Odnów nas, Panie Boże zastępów, i rozjaśnij nad nami swoje oblicze, a będziemy zbawieni. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Boże zastępów, wejrzyj z nieba i nawiedź tę winorośl. Czytanie z Księgi Estery. Naród mój to Izrael, który wołał do Boga. Pan ocalił naród swój i uwolnił nas ze wszystkich nieszczęść i uczynił Bóg znaki i cuda, jakie nie działy się wśród pogan. Tak, dziękujemy.